Oh. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie Nissana Skyline'a. Nareszcie po tylu latach ostatnio chyba jakoś Epic Games ogarnęło licencję i przywróciło te samochody, jeżeli ktoś miał zakupiony tako w innej platformie. Myślę, że w niedługim czasie pojawią się również w sklepie pakiety z tymi autami, no bo nie chce mi się wierzyć, że po prostu Epic Games walczyło, żeby przywrócić te samochody dla osób, co kupiły je na innej platformie. Myślę, że tutaj chodziło o licencję na to, żeby mogły po prostu powrócić do gry, powrócić do sklepu, także niebawem powinny się pojawić. Ale zaczynając, to tutaj generalnie pierwszą bardzo dużą zaletą Nissana jest to, że możemy dowolnie go modyfikować. Nie ma tak jak w przypadku innych licencjonowanych samochodów ograniczeń, że na przykład możemy używać tylko wybrane malowania, na przykład nie można używać nagłówków, w sensie nagłówków tych czapek i tak dalej. Też od razu powiem, że opony z Nissana można używać na innych samochodach, dlatego to też jest bardzo fajna rzecz, bo wyglądają, myślę, że bardzo przyzwoicie. Co do hitboxa, to prawdę mówiąc się zdziwiłem, wiem jak to się prezentuje. Jest to hitbox hybryda. Jak widzicie, samochód wydaje się być niższy niż jest w rzeczywistości, ale minimalnie z tyłu wystaje, z przodu jest naprawdę bardzo fajnie odwzorowane. Generalnie myślę, że jest to bardzo pozytywnie wyglądający hitbox. Nieduże zakłamanie i stosunkowo takie jakieś pozytywne, powiedzmy. No i standardowo pójdę na rankę do jedynki. Okej, pierwszy przeciwnik. Pozwolę sobie nie przeczytać jego niku, ale zobaczymy, czy uda się wygrać. Dawno nie grałem Nissanem, w sensie na... Ajajaj, giniemy, ale chciałem powiedzieć, że na PC-cie w zasadzie nigdy nie grałem Nissanem, bo wcześniej miałem go zakupionego wyłącznie na PlayStation 4, gdzie po prostu kiedyś grałem w Rocketa. Teraz mam w końcu okazję przetestować na mojej nowej, domyślnej platformie, ale dobra, skupmy się na aucie. Okej, to powinna być bramka, co tu się stało, jaki lag? Czy coś niewiarygodne? A, to nie powinno stanowić problemu. Jak to zaraz dobrze rozegramy, to może padnie bramka. O, tak jest! Jest i gol! Bardzo ładna kontrola piłki. Okej, tutaj mu trochę zostawimy standardowo. On widzę, że będzie nas chciał od razu schallenge'ować. Kurczę, nie przebiłem tego nad nim, mimo że się spodziewałem. Strzał niecelny i w sumie to mu dobrze wyszło, bo tak to byśmy sobie skontrolowali piłkę. I znowu, nie no, to jest jakiś stratek, specjalnie nie trafię w bramkę, żebyśmy nie wybili. Okej, i na pełny, i tak jest, mamy farta, odbiła się ta piłka od przeciwnika, wpada do bramki, Nissan jest OP. Z tego co mi się wydaje, to jest to jedno z chyba bardziej hype'owanych samochodów z DLC. Nie wiem, czy mocniej się mówiło, że lepiej się gra Nissanem czy Batmobilem, ale zdecydowanie jest to bardzo popularny samochód. Jeżeli wróci faktycznie do sklepu, to myślę, że będzie najchętniej kupowane, ale się zobaczy. Najpierw niech wróci. Dobra, podaliśmy mu piłkę trochę. Tutaj fejkujemy, tylko po to, żeby stracić bramkę. No nie no, zostawiłem mu za dużo czasu i strzela kontaktową bramkę. Okej, wolne wznowienie, tym razem nie na propsie, ale zobaczmy co on kombinuje. No nie wierzę, że to straciłem, jeszcze brak rozgrzania, ale zaraz to wygramy spokojnie tutaj. Dla emocji na odcinek trzeba było coś stracić. Nie podoba mi się to, że on też nie pojechał do wznowienia. Słabe uderzenie przeciwnika, ale bałem się, że nas zniszczy. Dobra, przepchajmy go jakoś. Dziwne zderzenie, kolejne, same dziwne rzeczy się dzieją teraz. Dobra, to nie powinno stanowić zagrożenia, chociaż to jeszcze podbił i przez to nie wyjdziemy z kontrą. Chociaż, może teraz? Nie? No się czai ziomek. Okej. No nie, no i kolejny gol stracony. O-o. On sobie tutaj nadjeżdża. Wybija piłkę do narożnika. W sumie nie jest to złe, co robi. Ale nie na nas, takie numery. Znowu jakieś fartowne przepchanie piłki. Wznowienie wygrane. On odjeżdża, nie podbijajmy piłki. O kurde, nie odjechał tak totalnie. Ale to fliknijmy i... obronił. Nie wierzę. Weźmy przyspieszenie. I się piłka zrobiła freestyler bounce. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale nie było to dobre. Dla nas przynajmniej. Strzelmy pod poprzeczkę. Dobra, męczymy go przynajmniej. Zaraz powinna paść bramka. Tak czegoś niezważywie. Mhm, dobra, ale dalej mamy my przyspieszenie. Dalej on jest pod presją.
Dobra, zniszczenie. Może nie zbierze przyspieszenia? Dobra, zebrał. Strzelmy. Okej, znowu nie trafiłem. Dobra, z tego nie będzie za dużego zagrożenia. Przebijmy nad nim, nie udało się. Chociaż do rogu. Nie! Zagrał obok nas, strategicznie, najgorzej, ale zaraz to nadrobimy. Gościu, nie denerwuj mnie. Dobra, to co zrobił nie było najlepsze. I mam nadzieję, że zdążymy. Dobra, zdążymy. Przez chwilę myślałem, że to zrobiłem jakoś mega wolno. To znaczy, zrobiłem to mega wolno, ale bałem się, że on się zdąży przez to wrócić, ale żyjemy. Dobra, wolne wznowienie. Tak jest, zadziałało. Przynajmniej połowicznie. Szkoda, że nas bumpnął. Okej. Wywalmy go. No, nie tak to miało zadziałać. Okej. Piłka się nie poturlała po ściance, tylko jeszcze po ziemi. On wcześniej fejkował. Dobra, teraz nie fejkuje, ale my też nie. I daliśmy się zniszczyć, także najgorsza rzecz, co się mogło stać, się stała. Ale się zrespiliśmy po dobrej stronie. I straciliśmy bramkę w najgłupszy możliwy sposób. Dobra, jestem tu headem. Wychodzimy. Chyba, że mi pad nie działa. Halo. Dobra, wychodzimy jeszcze raz. No i okej, drugi przeciwnik. Zensus. Tym razem da się przytrzymać nick, więc od razu powinno nam lepiej pójść. Chyba, że... Dobra, nie tracimy gola od razu. Może nawet uda się skontrować. Albo się nie uda. Bam. Proszę, czemu nie demo? Wejdzie, nie wejdzie. No nie, no, znowu się zapowiada. Dobry mecz. Okej. Może będzie pierwszy gol? Double tap? Nie no, oczywiście, że trafiłem. Tutaj jeszcze test psychiki. W sensie sprawdzałem was, czy będziecie myśleli, że spudłowałem. Wznowienie wygrane. Dobra, proszę. Odlepiło się idealnie. Nienawidzę tej... ścianek czy coś. Dobra, wróćmy się na pełnej, to może zdążymy jeszcze, jak słabo uderzy. Dobra, strzelam gola po prostu. Nienawidzę tych ścianek, co nie widać, że się piłka odlepiła delikatnie. Podał nam piłę. Polećmy sobie na aeriala. Może być nieciekawie, ale jeszcze go kopnęliśmy jakoś fartownie. I tutaj fake, strategicznie. I pinch będzie. Proszę. Dobra, on to i tak by obronił, dlatego nie masz takiego bólu tyłka. Nie spojrzałem, czy się spodziewa, ale się spodziewał. Podał nam. Mocna buła? Dobra, nie było to ani mocne, ani buła. Z tego jest dużo szans na gola. Chyba, że jesteście mną, to nie ma szans w ogóle. Nie dajmy się zniszczyć. Dobra. Dobra, jak już nam nie idzie nic, to chociaż polatajmy. Proszę. Tak jest. Myślę, że bardzo fajny gol do intra. Może nie gramy jakoś super, ale... Ale bramka padła ładna. Także może to jest auto dla freestylerów, którym się w sumie gra bardzo przyjemnie, tak już powiem teraz. Jeszcze przed ostatecznym werdyktem to... Gra się przyjemnie i może też być fajny na rankedy. Oczywiście dzisiaj forma, tak jak zresztą w ostatnich odcinkach, mi nie sprzyja za bardzo, ale... Ale auto zacne. I też ładnie wygląda, przynajmniej moim zdaniem. Wiecie co? YOLO. Dobra, to było mega głupie. Nie wiem, czemu w ogóle na to poleciałem, ale kusiło mnie. No, nie będę ściemniał, że nie. Czasami się... To jest dalej gra, więc czasami chce się coś for fun zrobić stricte. Wznowienia wygrywamy. Fajnie by było wygrać też boosta, ale nie udało się. Dobra, to chociaż bierzmy tego. Przestraszmy go. On się wywalił na maksa i kontrujemy, albo nawet nie, ale zagramy, myślę, trzecie spotkanie przez to, że tak szybko poszło. No i ostatni przeciwnik na dziś, Ash. Może Ashley, czy coś takiego. Możliwe w sumie. Dobra, nie udało się go zniszczyć, ale udało się obronić. W końcu w jakimś lepszym stylu. Okej, ale głupek. Poleciał na to. Dobra, zbieramy przyspieszenie. Wybijmy wysoko piłkę, nawet za wysoko. Kopnijmy. Znowu za wysoko. Dobra, dobijemy to. Okej, do 13 razy sztuka, bo do 3 to czasem wystarczy. Wznowienie znowu nawet wygrane. Ale za to jestem tu headem i do spóźnionej piłki poleciałem. Przez to z wygranego wznowienia tracimy bramkę. Dlatego wznowienie, które mam wyuczone, trzeba stosować. Tutaj nie stracimy. Okej. Po krótkim huknijmy. Ale mocny fliczek w ogóle. Fajny jest ten Nissan. Znowu wygrane wznowienie. Gdzie on jest? Tam. Odlepiło się. Tym razem się nie odlepiło. Ale nie zagrałem zbyt umiejętnie piłki. Zdążymy się wrócić? Nie.
chyba że... Dobra, nie zdążymy się wrócić. Nie wiem, czego się spodziewać po gościu, dlatego spodziewajmy się, że nas rozwali. O tak, idealnie, żartowałem z tym rozwalnym, jest noobem totalnym, zobaczcie na niego. To grafenkiem, szanujmy się. I wolne wznowienie, jak zawsze na propsie. On będzie jechał do narożnika, wywalmy go. Kopnijmy niewystarczająco mocno, ale... Po ziemi? Tak jest, wiedziałem, że będzie antycypował to, że uderzymy pod poprzeczkę, więc skierowałem piłkę po ziemi i wychodzimy na większe prowadzenie. Kopnijmy może piłkę nad nim, dokładnie, nie spodziewał się zupełnie, 5-2 dla nas. On jest, coś czuję, że zdenerwowany za to, że w taki głupi sposób dał się ograć. Znowu nam podał piłkę, z tego nic nie zrobi groźnego, ale... Dobra, nic nie zrobi groźnego, ale i tak zmarnuje całego boosta na interwencję. No i tracimy bramkę, no to totalnie nic groźnego nie zrobił. Ale dobra, wolne wznowienie działa, jak natura chciała, dobra. 6-3, kolejny kick-off na naszą stronę. Huknijmy po długim, nie było to mocne huknięcie, ale przynajmniej się przestraszył i musiał interweniować. Jeszcze tutaj taktyczny demo. Szkoda, że ten pierwszy mecz przegraliśmy, bo naprawdę się gra fajnie. Ten samochód nie zasługuje na porażkę, zwłaszcza w tamtym spotkaniu, który to ja tak bardzo sfrołowałem. Zniszczyliśmy go, tutaj będzie boost od razu zrespiony. O tak, właśnie, dokładnie. Piłka jest po tej stronie, także to jest zwycięski challenge tak naprawdę. On już się denerwuje, więc nas od razu zchallenge'ował. I 7-3. O nie, to się źle skończy, już to czuję. No dokładnie, źle się skończy, jak zawsze mnie musi podpalić się, Edek się musi podpalić na jakiegoś próbę pincha. Ale wznowienie wygrane, tym razem już nie będę próbował tego strzelić bezpośrednio. Tylko zrobię coś takiego, jeszcze ghost hit ze strony przeciwnika. Czuję, że będzie się spodziewał fejka, dlatego pojedźmy tym razem do wznowienia. I wygrywamy. I strzelamy bramkę. On już jest wnerwiony na maksa. Zobaczcie jego aut. I wyszedł. No widziałem. To było widać po tym, jaki się zrobił różowy. Także jak widzicie, Nissan jest OP jednak. No i dobra, na koniec, żeby to jeszcze jakoś szybko podsumować, to DLC Nissan, jeżeli się pojawi z powrotem do zakupu, myślę, że będę musiał bardzo fajnie ocenić. Jeżeli będzie poniżej 2000 kredytów, to znaczy... Dobra, inaczej, nie powyżej 2000 kredytów, to myślę, że jest to na pewno fajne auto do zakupienia, tak porównując z Lamborghini, Nascarami i takie tam. Przede wszystkim fajne jest to, że możemy je w pełni modyfikować, ma ono fajny hitbox, fajnie się nim gra, jest przyjemne, no i przynajmniej moim zdaniem fajnie wygląda. Generalnie pewnie jest to auto trochę przehypowane ze względu na to, że było niedostępne do kupienia, wiele osób je bardzo chciało, ale zdecydowanie gra się nim przyjemnie, tutaj nie patrzcie na tego pincha, gra się nim przyjemnie, myślę, że mogę go polecić, można nim sobie fajnie popykać, no ale co, ja już nie będę może przedłużał, to by było na tyle w tym odcinku, elo elo, a jeszcze subskrypcja.